TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, chciałem swoją relację już zakończyć, ale nie zdążyłem obejrzeć jakby zaplecza tego ośrodka Uzbuja. Okazuje się, że jest on trochę rozległy. No i bardzo dobrze, bo tutaj w naturalnym położeniu ustawione są różne rekreacyjne urządzenia, gdzie można, wykonując jakieś tam ruchy i tak dalej, które służą pewnie spalaniu tego tłuszczu, który na człowieku siedzi, czy jest, który posiadamy. No, dzięki temu wydaje mi się, można trochę tych kilogramów zgubić. A tutaj szukając swoich bliskich po prostu znalazłem się niejako po raz pierwszy. No i to jest jakieś świeże miejsce. Proszę bardzo, tam sobie spaceruje jeleń z pięknym porożem. Są rzeczy trochę unikalne i dlatego warto je pokazać. No bo te atrakcje, o prawda, tutaj chyba co my tu mamy. No ja bym nawet nie chciał mówić, nie jestem zoologiem, ale to jakiś zwierzęcy albinos mi się tu jawi. A można sobie porozmawiać i będąc w ruchu spalić trochę kalorii. No. Byle. Ci, którzy tutaj korzystają z tego kompleksu zdrowotnego, chcieli korzystać. Bo zdarza się z tego, a zdarza się tak, że niektórzy mają własny program, mogliby mieć własny program. Ale mam nadzieję, że kuracjusze, którzy tutaj są, poddają się reżimowi, że się tak wyrażę dość ostrym językiem, programu. No bo jeżeli ktoś przyjeżdża, żeby się odchudzić, to jednak trzeba robić ćwiczenia, trzeba zachować się tak, jak jest to wyznaczone w programie, bo w końcu też i za to się płaci. Myślę, że chyba nie jest to jakaś tam wybujała cena, bo z tego co słyszałem, bywają ceny wyższe i nie ma za takowe ceny porównywalne tutaj z tutejszym ośrodkiem takich, że tak powiem, atrakcji, które służą po prostu naszemu zdrowiu. Bo to nie tylko, powiedzmy, akupunktura czy akupresura, ale tu akurat ktoś, kto należy do mojej rodziny, przyjechał po to, aby się trochę odchudzić. I jak mi tu pewne panie powiedziały, nie są pierwszy raz, a to dlatego, że poza tymi sprawami typu odchudzanie i tak dalej, jest przyjemność bycia w takim powiedzmy sobie miejscu, bo ono jakby doenergetyzowuje nas, czyli ubogaca nas w energię, którą później dzielimy z innymi ludźmi. Kaszuby są właśnie znane z tego, że tu można wypoczywać. Ja akurat jestem już, no, powiedzmy sobie, po zawale i też powinienem korzystać z tego, ale jakoś człowiek do tej pory tego dziennikarskiego czasu nie ma za wiele. Ale myślę, że się na to skłonię. W każdym razie lekarze zalecają to, żeby móc tutaj przyjechać i korzystać z tego miejsca, bo tu jest, jak powiedziałem wcześniej, ten mikroklimat
i on powoduje, że ludzie, którzy jak w moim przypadku cierpią na sprawy sercowe, mogą pełną piersią oddychać czynnie lub biernie, bo czynnie to oczywiście jakiś ruch, jakieś kijki, spacer z kijkami, a biernie to po prostu sobie tak pochodzić, nawet na ławeczce usiąść i pooddychać tym powietrzem, które jest tutaj, tym tlenem, który wytwarza środowisko leśne tego miejsca. Teren jest dość rozległy, więc można byłoby tutaj sporo czasu sobie z kamerą spędzić, ale myślę, że no cóż, słów nawet już teraz brakuje. Lepiej, gdyby to kamera pokazała. Już Państwo widzą, że tu są rozstawione różnego rodzaju urządzenia służące rekreacji ruchowej. Akuracjusze, prawda, no mają tu miejsca sporo, aby nawet sobie, o proszę, ławeczki są, porozmawiać, zaprzyjaźnić się, później wspominać. No, jest co wspominać, bo jak powiedziałem, wśród kuracjuszy są tacy ludzie, którzy już nie jeden raz tutaj byli, chwalą sobie to i z całą przyjemnością tu przyjeżdżają. Pokażemy jeszcze zwierzątka. Właściciele zadbali o to, żeby właśnie rozbudowując ośrodek, poszerzyć go w taki sposób, żeby i dla dorosłych, i dla dzieci było coś do obejrzenia, bo to jest taki żywy przykład bratania się z przyrodą. A tu mamy owieczki, barany, jeleń jest. Przyjrzyjmy mu się, on też jest taki ciekawy, prawda, dzisiaj kolację. Chciał się zapytać, co on też je na tą kolację. Ale przyzwyczajony pewnie dla ludzi, do ludzi. Śliczny. Proszę bardzo, cała rodzina jest tutaj, drodzy Państwo, cała rodzina. Pewnie pokarm. Młodziutkie tutaj też jest. No, trzeba powiedzieć, że dość sporo energii, zapału, poświęcenia gospodarze tego obiektu włożyli w to, żeby rodzinom kuracjuszy, samym przede wszystkim kuracjuszom, umożliwić to wszystko. Jak widać, wieżyna jest oswojona z ludźmi, nie wolno jej wprawdzie płoszyć, ale kiedy się jej nie płoszy, to ona się spokojnie zachowuje. Ciekawa człowieka. Byleśmy się godnie, spokojnie zachowywali, nie płoszyli jej, ona nam krzywdy oczywiście nie zrobi. Podglądamy, co ona tutaj sobie, ta zwierzynka nasza kochana, je. Prawdopodobnie to są jakieś listki sałaty, marchewki.
To jest wspaniała terapia, drodzy Państwo, nie tylko dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają się trochę odchudzać, ale kiedy dzieci tutaj są, a dzieci przy zwierzętach, w obecności zwierząt, bardzo pozytywnie odbierają środowisko i to ma wpływ na kształtowanie ich psychiki. Proszę Państwa, gołubie, pensjonat zdrowotny u Zbuja, Kaszuby, TV24, reporter Sky. Drodzy Państwo, przybywajcie tutaj, by zaznać przygody z przyrodą, by zaczerpnąć zdrowia.